Ester i Jerry Hicks Potęga Twoich Emocji Czyta Jarosław Kosela. Przykład czternasty Moja siostra i ja nie rozmawiamy ze sobą. Przykład Ponad rok temu moja siostra i ja pokłóciłyśmy się i od tamtej pory nie rozmawiamy ze sobą czasami nachodzą mnie myśli, że powinna nam tak po prostu podnieść słuchawkę i zadzwonić do niej, lecz w takim momencie przypominam sobie jak bardzo mnie rozzłościła, kiedy ostatnim razem ze sobą rozmawiałyśmy i nie chcę ryzykować ponownego powrotu do tych kipiących złością uczuć. Brak możliwości rozmowy z nią nie powoduje we mnie dobrego samopoczucia, ale wolę już to uczucie niż powrót do napadu złości sprzed ponad roku. Ona sama wszczęła ową kłótnię, a do tego nie próbowała nawet zrozumieć mojego punktu widzenia. Zawsze była uparta, zawsze wydaje jej się, że ma rację, a ja zawsze jej ustępowałam tylko po to, aby zachować między nami pokojowe relacje. Ale zmęczyło mnie już to, że zawsze muszę być stroną, która ustępuje. I z tego też powodu nie dzwonię do niej. Większość osób pragnie uczucia miłości. Chcą, aby ktoś ich doceniał i chcą być przez innych rozumiani. Jednak problem z takimi pragnieniami polega na tym, że nie możesz kontrolować tego, czy druga osoba docenia Cię, żywi względem Ciebie uczucia miłości i czy Ciebie rozumie? Z naszych obserwacji wynika, że tak samo dobre uczucia wzbudza obdarzanie kogoś uczuciem miłości, wdzięczności lub zrozumienia, jak dobre uczucia generuje bycie kochanym, docenianym lub rozumianym. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nad tym pierwszym działaniem masz całkowitą kontrolę. Masz w sobie zdolność obdarzania kogoś uczuciem miłości tylko dlatego, że postanowiłaś, iż masz na to ochotę. I chociaż to, co zrobiła druga strona, wywołało być może twój gniew do tego stopnia, że nie znajdujesz w sobie nawet krzty ochoty do podjęcia próby obdarzenia jej miłością, pragniemy, abyś zrozumiała, że jeśli nie obdarzysz jej miłością, będziesz utrzymywała samą siebie w stanie wibracyjnej dysharmonii ze sobą samą, ponieważ niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie, twoja istota wewnętrzna obdarza uczuciem miłości tę drugą stronę. Ponieważ ta druga strona jest przedmiotem twoich myśli, i ponieważ ty czujesz się okropnie, skupiając swoją uwagę na niej, Obwiniasz tę drugą stronę o swoje złe samopoczucie. A samo to już wystarczy, aby nadal wściekać się na osoby reprezentujące drugą stronę, gdyż one zdają się być powodem Twojego tak okropnego samopoczucia. Gdyby tylko druga strona była inna, poczułabyś się lepiej, ale ponieważ druga strona odmawia bycia inną, myślisz, że nie możesz poczuć się lepiej. A więc ta druga strona wydaje się dzierżyć władzę nad twoim samopoczuciem. Nic dziwnego zatem, że jesteś na nią wściekła. Oddałaś jej to, co masz najcenniejszego klucz do źródła twojej własnej mocy. Kiedy sobie przypomnisz, że możesz kontrolować własne samopoczucie bez względu na okoliczności, możesz odzyskać swoją własną siłę a następnie powrócić do harmonii z tym, kim naprawdę jesteś. A kiedy odzyskasz harmonię z tym, kim jesteś naprawdę, łatwiej przyjdzie ci spojrzeć na ich działania, słowa i postawy z właściwej perspektywy. Te sprawy nie powinny cię interesować. Nawet myśli, jakie inne osoby generują na twój temat, to nie twoja sprawa. Nawet jeśli rana powstała w relacji międzyludzkiej sięga swoim zakresem działania daleko do Twojego dzieciństwa, jesteś w stanie i to przy o wiele mniejszym nakładzie wysiłku niż Ci się wydaje odzyskać harmonię z samą sobą, ponieważ nie musisz wybierać się w podróż do przeszłości. Nie musisz wszystkiego ponownie rozważać, wszystko uporządkowywać. Znajdować właściwe środki zaradcze i stosowne rozwiązania. Twój ból, ówczesny i teraźniejszy, dotyczy zawsze tylko jednej rzeczy: Twoich obecnych wibracji, spowodowanych tym, co Ty myślisz w chwili obecnej, a także stosunku powiązania tych wibracji względem wibracji Twojej istoty wewnętrznej i tego, kim ta część Ciebie się stała. Jesteś bowiem istotą obdarzającą miłością, a kiedy z jakiegokolwiek powodu nie obdarzasz miłością, to powodujesz rozdarcie wewnętrzne w samej sobie. Rozumiemy, że czujesz, iż twoja złość lub nienawiść znajdują swoje usprawiedliwienie, niezależnie od faktu, czy przedmiotem twojego dyskomfortu jest twoja siostra, zły dyktator. Czy ktoś, kto kiedyś cię kochał, a następnie porzucił? Jednakże bez względu na wszystko po prostu nie ma usprawiedliwienia na nic innego poza miłością i wdzięcznością. Cena jaką płacisz za swoją dysharmonię jest o wiele za wysoka, aby ją płacić. Naszym zdaniem nic nie usprawiedliwia rozłączenia pod prąd od własnej jaźni. Zazwyczaj bywa tak, że im bardziej próbujemy nakłonić cię do uwolnienia wieloletnich wzorców odczuwanej przez ciebie nienawiści względem kogoś, tym silniej ty się tych wzorców trzymasz, sięgając po coraz to bardziej obrazowe usprawiedliwienie twojego samopoczucia. Zjawisko to jest tylko produktem ubocznym twojego dyskomfortu, wynikającego z braku przyzwalania. Innymi słowy, w przypadku, kiedy twoje samopoczucie było złe od bardzo długiego czasu, a ty kojarzysz to złe samopoczucie z zachowaniem innej osoby, to sprawę tę traktujesz bardzo osobiście i zazwyczaj czujesz, że postawa twoja jest ze wszech miar usprawiedliwiona. Jednakże cała ta wściekłość znajduje swoje ujście dlatego, iż w swoim wnętrzu rozumiesz, że powinnaś czuć się dobrze, a kiedy nie czujesz się dobrze, to jest ci z tym bardzo, ale to bardzo ciężko. Kiedy odkryjesz swoją umiejętność celowego i świadomego zwracania swoich myśli w kierunku z prądem, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek najmniejszych modyfikacji w zachowaniu innych osób, odkryjesz jednocześnie owo nie dające się opisać poczucie ulgi, które może być tylko wynikiem uwolnienia oporu. Posiadając takie zrozumienie siły tkwiącej w Twoim umyśle, nie będziesz już rozglądała się za kimś, kto mógłby Cię pokochać, docenić lub zrozumieć, czy też ukoić Twoje lęki, zadbać o Ciebie lub pomóc Ci, gdyż wtedy będziesz w pełni podłączona do zasobów wszechświata. I dzięki takiemu połączeniu, Będziesz w pełni spełniona. Wtedy wydarzy się interesująca rzecz. Będąc połączonym z wibracją, która jest miłością i wdzięcznością, sama staniesz się osobą kochaną i docenianą przez wielu. Zatem rozpocznij od miejsca, w którym się znajdujesz. Jeśli moja siostra chce ze mną rozmawiać, może do mnie zadzwonić. Jestem zmęczona nieustannym byciem tą stroną, która stara się naprawić stosunki. Jestem szczęśliwsza, kiedy nie utrzymuję z nią stosunków. Utrzymywanie dobrych stosunków z moją siostrą wymaga zbyt wielu zabiegów. Zatem, znajdujesz się w miejscu, w którym się znajdujesz. Wielu mogłoby podawać jako argument to, że twoja siostra nie zasługuje na twoją miłość. Jednak my nie zachęcamy cię do przeprowadzenia takiego procesu i to nie ze względu na twoją siostrę, ale ponieważ ty zasługujesz na to, by pozostawać w harmonii z tym, kim jesteś. A jeśli kierowalibyśmy te słowa do twojej siostry, przekazalibyśmy jej dokładnie to samo: Nie osiągaj harmonii w celu odkrycia uczuć miłości i wdzięczności dla twojej siostry, zrób to dla siebie. Chociaż z całą pewnością świat byłby cudowny, gdyby każdy to zrozumiał i celowo osiągnął harmonię wibracyjną z sobą samym, to dla osiągnięcia przez Ciebie stanu radości nie jest konieczne, aby choć jedna inna osoba zasadę tę pojęła, ponieważ Twoje poczucie szczęścia nie jest uzależnione od żadnej innej osoby. A teraz podejmij próbę odnalezienia poczucia ulgi. Ten gniew od dłuższego czasu ciążył na mnie. Byłoby miło, gdybym potrafiła po prostu uwolnić go. Nie pamiętam nawet szczegółów nieporozumienia, jakie między nami zaszło. Teraz jestem pewna tego, że nie miało to żadnego znaczenia. Gdybym nie żywiła uczuć miłości w stosunku do mojej siostry, prawdopodobnie nie obchodziłoby mnie tak bardzo to, co ona o tym wszystkim sądzi. Być może potrafię ją kochać nie zważając na to, co ona myśli. Pojmuję fakt, iż nie jestem w stanie kontrolować sposobu rozumowania mojej siostry. Pojmuję również fakt, iż jest możliwe kontrolowanie moich własnych myśli. Jestem w stanie odczuć wolność płynącą z faktu uzyskania prawdziwej kontroli nad moimi własnymi myślami. Mam wrażenie, że zawsze tego pragnęłam i dlatego ogarnia mnie taki gniew, kiedy nie kontroluję własnych myśli. Chyba nadszedł czas na to, aby zaprzestać prób składania odpowiedzialności na barki mojej siostry. Pragniemy, abyś zrozumiała, iż nie zachęcamy cię do poszukiwania harmonii i poczucia ulgi w celu pozyskania ich wpływu na twoje działania. Nie próbujemy wpłynąć na ciebie tak, abyś zadzwoniła do siostry i zawarła z nią pokój. Pragnieniem naszym jest, abyś zawarła pokój sama ze sobą, i abyś znalazła sposób na to, aby wybrać taki rodzaj myśli, które pozwalają ci osiągnąć pełne zestrojenie się z tym, kim jesteś. Następnie z pozycji takiego miejsca zestrojenia, być może zostaniesz zainspirowana do podjęcia działania zawsze pewne jest to, że działając z miejsca zestrojenia twoje zainspirowane działanie działa zawsze na twoją korzyść oraz że działając z miejsca brakułowego zestrojenia podejmowane przez ciebie działania nigdy nie będą działać na twoją korzyść moje samopoczucie tak bardzo się poprawiło. Czuję miłość i wdzięczność względem mojej siostry. Być może zadzwonię do niej później, a może nie. Nie muszę teraz o tym decydować. Teraz, kiedy twoje samopoczucie się poprawiło, postaraj się zachować te pozytywne emocje, nadając nowy kierunek Twoim myślom za każdym razem, kiedy utracisz swoje dobre samopoczucie. Z biegiem czasu owe myśli wzbudzające w Tobie lepsze samopoczucie staną się Twoimi zwyczajowymi myślami na dany temat, a do tego czasu zaczną się pojawiać w Twoim życiu okoliczności, które pomogą Ci z poczuciem radości przejść na kolejny logicznie następujący etap. Czasami, kiedy osiągasz stan lepszego samopoczucia, Masz ochotę bezzwłocznie podjąć działania w celu umożliwienia innym nadążenie za Tobą oraz za stanem lepszego samopoczucia, jaki udało ci się osiągnąć. Jednak mimo to najlepiej jest poświęcić trochę czasu na pobycie w tych nowych i lepszych emocjach i porozkoszować się nimi, zanim na dobre nie ustabilizują się one w Tobie. A wtedy prawo przyciągania zadba o aranżowanie spotkań z innymi, jak również o aranżowanie stosownych okoliczności i wydarzeń. Twoje zadanie, Twoje jedyne zadanie polegać będzie na odnalezieniu poczucia ulgi, a tym samym na osiągnięciu harmonii z tym, kim naprawdę jesteś i z tym, czego naprawdę pragniesz.